i chwała z tej strony, młoteczka, ze mną dzisiaj jest płodny Bigos! Jestem! Ponownie! I ze mną oczywiście są czateły i ich piękna platynowa lama oraz dwa memiki, które tutaj gdzieś wskoczyły na temat i Bigosu, i kebaba. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jesteśmy już... Jacek, te wszystkie mamy. Tak, wszystkie mamy. Dostaniesz najwszystkie. Tutaj jesteśmy już ładnie ogarnięci w miarę. Bigos w ogóle jest trochę lepszym stanie niż ja, no ale wiadomo, Dzień Kobiet, więc młotka musi pierwsze co to zrobić temu, może miałam powiedzieć Mironowi. Bigosowi śniadanie, widać przyzwyczajenia z życia przychodzą na Simsy. O, to jest złe. Ej, co, bo ty jesteś taka nieogarnięta. Ja się teraz ogarniam, teraz ty jesteś nieogarnięta. Wcześniej ja byłem nieogarnięty i ty byłaś ogarnięta. Wszystko się zgadza. Nic nie szkodzi, ja ci zrobię czary i zaraz wszyscy będziemy ogarnięci, a ty dzisiaj idziesz pracować na wielki sukces. Tak będzie. Tak, będzie ciężko pracować jako influencerka na Instagramie. Będziesz. Będę. Tylko najpierw ci zrobię śniadanie, czy tobie coś potrzeba oprócz jedzonka, rozrywki ci potrzeba, to nie wiem, pograj sobie na komputerku najpierw, proszę bardzo. Ufoporno. Ej, dzieciak nam się zebdził, ześmierdział. No jest. Pozwolę mu skorzystać. Mój ulubiony moment z tej bajki, nie umiem czytać. najlepszy. I tak wszyscy umrzemy. Nieprawda, władca, bo my super sobie już radzimy w Simsach i mamy dobry gameplay. Mamy najlepszy gameplay i w ogóle super sobie radzimy, a tak poza tym, to mamy tak super chatkę urządzoną, że już nie da się w niej umrzeć. Chyba, że będziemy mieli chomika. Tak. Właśnie miałam zobaczyć, czy ja ten potropuchy mam. Jak on wygląda? Jest potropuchy, wszystko się zgadza, główiak mamy, do szkoły. Mamy. Ale najpierw robimy ten, nie? Te zaklęcie z masła, pyłu, chochlików i muchomorów. Tak, bo już wszystko mamy, tylko najpierw muszę zjeść śniadanie, bo zaraz się okaże, że jak nie zjem śniadania, to umrę, bo to Simsy 1. I Simsy 1... Tak, słuchaj, jak Teresa z niani, nie? Tak. Ja muszę jeść, bo inaczej umrę. No i powszechnie wiadomo, że śniadanie to jest najważniejszy posiłek, więc po prostu muszę go zjeść, bo Simsy respektują takie rzeczy. I później tak, jakbym nie zjadła, to by było smutno. Tak, żadnego gina, nie wolno gina, nie. Gin też się dzisiaj odbędzie. O, patrz, jak już ładnie do ciebie rozmawiam, bo przyszedłeś do mnie na śniadanko. Jacy my jesteśmy kochani i szczęśliwi, ale dziecko jest brudne, więc jest później na śniadanie i dobrze, mogło wcześniej wstać. W ogóle niech się cieszy, że może wziąć te śniadanie, nie? Ja mam nadzieję, że po nas posprząta przy okazji. No oczywiście, że tak. Jak ostatni odejdzie od stołu, no to on myje, nie? Gadasz o hajsach, ja już cię nie kocham. No wiesz co, ale na mój hajs to byś mogła polecieć. No staram się, no i popatrz. Bigosiku, ja cię kocham, ale no... Ja nie wiem, o co chodzi. Może dlatego, że chce mi się strasznie siku. Aha, no to dobra. Jak już powszechnie wiadomo, na śniadanie jemy jajka po wiedeńsku. Ja myślę, że po prostu ja nie mogę być dla ciebie miła, bo muszę kontrolować mózg i pęcherz jednocześnie, nie? Ale patrz, ja ci mówię, że nie ma pieniędzy, a ty do mnie, bo to przez ciebie ty złodzieju i już się nie kochamy, Bigos. No weź, młotka, nie sikaj Bigosowi przy śniadaniu! No i pozamiatane! No, ale jakżeś pupkę wypięła! O Jezu, ale ty, Bigos, widocznie zrobiłam ci dobre śniadanie, bo ani ci powieka nie drgnęła, nie? Ani kawałek, tak. Po prostu, wiesz, no. Poker face! Nie jem, nie zważam na nic. To chociaż puknij kościelne, żeby posprzątała. Co puknij Kościldę? Puknij Kościldę. Gówniaku, nie ma żartu, bo się do szkoły spóźnisz. No, wypadł do szkoły. Już. I z klasoweczki ma być szósteczka. No, bo jak nie będzie, to nie będzie więcej jedzenia. Oczywiście, tak. Ponieważ ma słabe stopnie, to dostał tylko pół porcji. No, ale nie posprzątał. No, Kościldę zaraz nie wyjdzie. Nie, no przecież proszę cię. I tobie się chce siku, ale my jesteśmy już na tym etapie w związku, że możesz mi chyba wejść do łazienki. Patrz, chciałeś z mojego złotego kibla skorzystać. Pozdrawiamy Sandy bardzo serdecznie, która właśnie po raz kolejny została dzielnym legionistą. Także 3, 2, 1 i znicz na czacie dla Sandy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pięknie. O patrz, mamy ogrodnika, jak nam się powodzi. Piękne.
My, że jeszcze kamerdynera i coś tam jeszcze. Nie, no może aż tak nie będziemy szaleć, ale w jakim ty jesteś dobrym stanie, Bigos, jak nigdy w Simsach u mnie. Może w końcu przeżyjemy. Może, znaczy na pewno i na koniec impreza. Jak w tym, jak Asterixie i Obelixie, nie? I ten, i z fajerwerki w środku. Donejcik! Donejcik, pozdrawiam bardzo serdecznie! Ile reklam dałaś? Tam po drodze było. No. I było też rabarbar i mięso. I dużo brzydkich wyrazów, ale my mamy family friendly content, więc trzeba hajsy na YouTubach zarabiać. Ludzie kochani, bo będzie źle. Dobra, bo ja już ci mogę dodać. Daj się prosić, chyba no, kota zagłodziliśmy. Ty pokazała wcześniej na tym, nie? Na live'ie family content. Czekaj, bo ta miska znowu się pewnie odwróciła nie w tą stronę, co trzeba. Wasz kot ma taki ryjek, taki wiecznie obrażony na wszystko. No bo to jest kot obrażony wiecznie na wszystko. On żebrze jedzenie. No co ja ci kocie dam? Przecież masz miskę z żarciem, pełna miska jest. Jak każdy kot, nie? Pełna micha. Ja będę żebrał. To masz, że jak powiem po krakowsku, na polu i tam se żryj. Dobra. Jezu. O, i wyszła wieś z człowieka. Ach, wiadomo. Co ja ci tu miałam dodać? Miałam tutaj dodać Masło, pył chochlików i maszrumy. Pył chochlików i muchomory. Co ja powiedziałem? Ta family... Nie, dobrze powiedziałeś, to ja źle powiedziałam. Tak? O, no to super. Tak, ja wiem, że family friendly content będzie jak Miron poczaruje. Obawiam się, że nic innego się nie wydarzy. Popatrz, kręte schody. A w czwórce dalej nie ma. A w czwórce nie ma. O, nie ma. Właśnie. Nie ma. A w trójce to nawet drabina jest. Ale drabiny są niebezpieczne i to powszechnie wiadomo. I syreny są. Są. Ej, może byśmy kiedyś sobie zrobili live asekcję H2O, byśmy sobie zrobili. Dobra. H2SO4, bo wiem, że to ma dobre wzięcie. Dobra, ładuj różdżkę. Ja chcę być rich. Chociaż dobrze. Nie, bo on nie jest syreną ostatecznie. To ja chcę być tą blondyną, o. Dobrze. Ja nie znam ani jednej postaci, więc ja będę tą drugą blondynką. A kto będzie tą czarną? Tą taką wiedeńską? Ej, nikt nie chce być spalonym człowiekiem. Dobra, i ja miałam to rzucić na gnomy. Rzuć zaklęcie, tak. Ożywienie, ej. To się nie skończy dobrze. Pozdrawiamy kemotgaming.pl bardzo serdecznie. Patrz, bo ja tak telekinetycznie rzuciłam. A ty jesteś zdolna. Tekstura się zmieniła tego, nie? Patrz, jak przysiady robi, może przy okazji ogródek opierdzieli, żeby był dobry. On będzie ćwiczył, a my będziemy jeść. Patrz, robi ogródek! Jak rozkosznie! I on teraz będzie najsuper w nasz ogródek i patrz, jak nam zadba! To jest takie dziecko, które zawsze chcieliśmy mieć. Tak. Martwi mnie to, że nasz smok nic nie je, wiesz? No, tak sobie tylko lata i lata. W ogóle Mroży napisał na czarną syrenkę, proponuje Nightwisha. Znaczy co? Nie. Ja wiem, że on nie umie czytać, ale nie kojarzcie tego aż tak bardzo. Bo tu jest coś włożone już, opróżnij. To ja to opróżnię i dodam to, co ma być. Ruda elfka napisała, polecam rzucić to zaklęcie na flaminga. Uuu, na flaminko! To ja najpierw wytłoczę ten nektar. My mamy flaminga w ogóle jakiegoś? No nie, to trzeba kupić. Trzeba kupić. Rzuć ale ten czar na lodówkę. I na lodówkę rupi. Też można. I może jeszcze na ciebie. Dobrze, ja nie potrzebuję ożywienia. Najpierw flaminga. Gdzie tu flaminga ja kupię? Kup flaminga. Jest flaming. Proszę ale bardzo. Ale ty ładnie wyglądasz w tych majteczkach. A jak nam zeżre kwiatki, to ja go tutaj, tego flaminga, postawię. O. I postaw flaminga. I na lodówkę jeszcze, bo tam chyba ze trzy te czary nam wyszły, więc spoko. I robię nektar i wezmę ten nektar i później wyrobię jeszcze ten drugi, co mieliśmy przepis, tylko na razie nie chciałam, żeby mi się zmarnowały składniki. I będzie jak dom z młotki i bestii. Tak. Tak. Totalnie. Dodaj do wyposażenia. Nektar z winogron.
Patrz, jak ładnie tam klepiesz. Czysty szpryt. Jej, no będzie smoczek, kochany, jak sobie... I se wsadziłam. Fitwatch, no. Nie, dodaj. Co to były? Jagody bzu i potropuchy, tak? Gdzie? W którym? Do... Ale co ty chcesz? Do nektar wytoczyć z tego potropuchy. Dwa winogrona, potropuchy w maszynce do nektaru. No to tutaj. Bez bzu. Dobrze, już dodałam i teraz będziemy zaraz wytłaczać. Idealna animacja skoku króliczka, tak. No, króliczek ma najlepszą animację. I tam Fiołek jeszcze pisze, że jakieś mądre rzeczy były. Ty mnie tego nie chlaj! Ej, co za koleś? Pani kochany! On coś tu będzie ugniatał to teraz. Tak, bo one ugniatają. Ja, ale patrz w ogóle, jak się pływa. I kot mnie prosi. O, bo one sobie pływają tak jak w tym, jak w baseniku. Jakie to jest rozkoszne. Ja nie wiedziałam w ogóle, że w jedynce były takie rzeczy. Dziękuję, czateły. Jakie piękne. Kot nam zaraz zdechnie z głodu, bo nie ogarnął, że tu ma miskę, nie? Jezu, kot tej tam. Ale popatrz, mamy teraz tego. Bo ta miska się w ogóle coś zbagowała, bo z nią się nie da nic zrobić. To ja ją może wymienię, bo może chodzi o to, że właśnie dlatego kot nie może z niej jeść, bo się zepsuła. No to wymienię, proszę, na nową. Jeden bardziej zaawansowany niż Sims 4, ale my to powtarzamy od premiery czwórki. Się nic nie zmieniło w tej kwestii. Patrz, jak mi ładnie robi ogródek. W ogóle, ty, on się nawalił tym naszym nektarem. Rzeczywiście. Ten gnoł już nawalony bez kitu. I patrz, i kot zeża królika. Nie, tak! Nie kółiczka, nie kółiczka. No i był głodny i dobrze, że go zeżar. Nie kółiczka, nie. A ty jak zwykle w świetnym nastroju, ja już ledwo daję radę, ale ty się świetnie bawisz, nie? Ja mam fajnie. Ty masz fajnie. Dobrze, bo ja miałam tu rzucać zaklęcie. Rzuć zaklęcie. Jakie za czaru? Żaden pasztet. No to rzucam. Boję się. Wow! O Boże, świetne! Pokrzep, zrobię jej pokrzep. Pozdrawiamy Miko bardzo serdecznie. Bigos to mała syrenka. I jeszcze czarna z małą szparką. Nie wiem, o co chodzi, ja ale pozdrawiamy mała. Bardzo serdecznie i dziękujemy za wsparcie. Ale panienka przyszła. No. Oj, jaj. Ja ją jeszcze pokrzepiłam przy okazji. I z powrotem ją zamieniłam we flaminga. No co ty zrobiłaś, no? Niech wraca do nas, bo mi jest źle w życiu, widzisz? Ojej, a to chyba było moje ostatnie zaklęcie. Rzuć zaklęcie, no, ożywienie. Jest, dobra. Ej, no lodówka mi dawała żarcie, na pewno by było. Ostrzeżenie, ty musisz szybko do pracy iść. Musisz szybko iść do pracy. Zaraz pójdziemy. A ja jeszcze zaczaruję lodówkę i pójdę sobie grać na komputerze, żeby się lepiej poczuć. A ją tylko można pokrzepić. Ja myślałam, że możesz jej tam zrobić różne rzeczy. No, żeś mi znowu wypominała, żeś znowu mi wypominała. Poczekaj, bo pokrzep to znaczy, o kurde, nasza lodówka ożyła. To ja podam obiad i zobaczę, co z tego wyniknie. Bo pokrzep tak. To znaczy, że ona w ogóle wraca do tej swojej formy takiej. Super lodówka, najlepsza. Będzie więcej za prąd płacić, jak się tak otwiera i zamyka, bo musi się cały czas chłodzić, biedna. No. Aha, nie mogę nic ugotować, bo jest nawiedzona. Albo ja po prostu jestem zbyt głodna. Dobra, to ja sobie pogram ładnie. Na komputerze. A ty idziesz do roboty. O. Piórka jej wydłubać, a to musiałaby się znowu zrespić. Czy nasz kot w końcu postanowił zjeść, czy jednak umrze z głodu? Jednak umrze z głodu, bo kot. Aha, no trudno. Bo kot ma swoje priorytety i woli spać, ale całe szczęście zeżarł tutaj tego królika, więc wszystko jest okej. Biedny kółiczek, no. Biedny, ty do roboty miałeś iść, Bigos, bo będziemy biedni. No zaraz idę robić wielkie ten kontrakty, no. No już.
My mieliśmy się w ogóle z kimś zaprzyjaźnić, ale nikt nas nie lubi. Wiem, że jest jakieś zaklęcie na czar przyjaźni. Tu druid zaklinacz robi hokus pokus czary mary. Ojejku, jeszcze na mnie ten... wjeżdżają. I czekaj, mówi nam, jakie jest zaklęcie na przyjaźń. A jeszcze teraz mieliśmy zrobić ukryty przepis w piecu, nie? Pył chochlików, masło i proszek do pieczenia. Pytanie, czy jeszcze mamy pył chochlików, bo jeden żeśmy użyli. O, a Gamer Jacob się pyta, czy stracha na wróble da się ożywić. Zaraz zobacz, nie mamy już chyba zaklęcia, ale to nic. Do mam wrażenie, że przez to, że Nak stoi na zewnątrz, kot nie może zjeść. Nie no, musi móc zjeść. To tak postawię, no z dwóch stron ma dojście do tego. No jak on nie potrafi dojść z dwóch stron, no to już jest ciężko, no. To nie zasługuje na życie, wiesz? No, nie poradzi sobie w życiu i tak, i czy siak, więc. No, dokładnie. Ej, smok nam się chyba zakrztusił. Nie, smocek, nie. Nie, smocek. I mamy jeszcze stracha na wróble ożywić, ale ja już chyba nie mam tego zaklęcia. Ale da się no go zaczarować? Słabo. A nie jest, to jeszcze jednego. To jak wrócimy. Enchant. No, ktoś to chyba, ktoś mu się nie udało przetłumaczyć. O, druid zaklinacz, jak zawsze w formie, zaklęcie na przyjaźń, miód, czosnek i potropuchy. Potropuchy mamy, czosnek pewnie gdzieś jest w ogrodzie. Chociaż nie mamy czosnku. Skąd weźmiemy czosnek, druid zaklinacz, dajesz? Gdzie tak, chcesz jechać pracować naprawione dzisiaj? A ten duży dom na prawo, to on jest stran? Ten nie na prawo, ale ten z niebieskim dachem. Na prawo z niebieskim dachem. Nie, on tutaj nie robi kariery, tutaj bo to jest filmowa kariera. Ty nawet nie wiem, jaką masz. Aha, ja sobie wybrałem do mnie. Ale ty chyba muzyczną robiłeś. Jak mówisz, że muzyczną? Tak mi się wydaje. Dobra, mogę bo to będę gwiazdą muzyczną, będę śpiewać. To weź tą na środku, bo jest największa. Tutaj, dobrze. Tak. Ach, jaki piękny ekran ładowania. Po limuzyno. Okej, bo przez chwilę było not responding i dostałam zawału, nie? A było widać na live'ie. No, w każdym razie, tutaj możesz sobie pośpiewać. Wystąp. Like a virgin. Hey! Touch for the very first time. Like a virgin. Patrz, to jest jakiś, a nie, to jest jakaś gwiazda i możesz z nim pogadać. I cię też zafejmić troszkę. Ale najpierw występ. Najpierw występ. Uwaga, uwaga, patrz, na twoją cześć przynieśli jadło. Tak, tak, to jest ten szwedzki stół, jak w czułce. Tak, jak będziesz fałszować tę amunicję, już jest w dodatku za darmo, nie? Popcornem, nie? Wiesz tam. Śpiewaj, bigos, śpiewaj, nawet ktoś cię będzie słuchał, jakaś Judyta. Bartek nowo napisał, że w reklamie robiłem. A, i wszystko wiadomo. Patrz, ona się nie może słuchać, bo dostałeś minusy w karierze i już się do niczego nie nadajesz. Ja będę śpiewać jak ten, jak Doda. Ale popatrz, nie, jakieś tam plusiki poleciały. Już. I 20 dostałeś. To weź talerz. Zasłużyłeś na to, żeby... A nie, nie musisz jeść. Masz paski na pełno. To wiesz. No co, no to pełni mi paski tej. No co mi żarcia ograniczasz? Żebyś tłusty nie był, bo jak będziesz tłusty, to się w kadrze nie zmieścisz i nie będziesz już tak mógł występować. Zmieszczę się, super się zmieszczę. Ruda elfka, ja nie szukam żony w barze, bo ja żonę mam w domku. Poza tym Bigos z jakiegoś powodu twierdzi, że są grubsi od niego i się w kadr mieszczą. Dobra, nie ma, nikt nie, w ogóle nie chce nikt słuchać, to chociaż sobie odpocznij tutaj. Na masaż chodź. Tam jest jakiś golas? A nie, ma slipy. Nie ma slipy, ale wyglądało ten. Zygmunt się pyta, czy wiedziałaś w ogóle, że da się jedyneczkę uruchomić w 1920? Ja w ogóle ją uruchomiłam w jakiejś tam sensownej rozdziałce, ale
przestała działać, więc to jest jedyny motyw, jaki tutaj działa u mnie na kompie. Ale tak słyszałam o tym, że da się to zrobić, tylko to jakoś konsekwentnie nie działa u mnie, no. No. O, to przepraszam, Bigosika. Bigos szuka kochanki w barze. No, no kochanki, no, to kochanki już bardziej. Spoko. Kochanka spoko. No, spoko, no. No zawsze ja tak sobie kochanka na... swojego znajdę. No. Zresztą gdzieś tu najpierw, jakaś... bo się ten, po tym abrakadabrowie tam rozbija. Bigosik zaprzyjaźni się z Avril Lavigne, bo tutaj w Simsach jest. Dobrze. No to chyba tylko siema zaklęcie. Howard. Pozdrawiamy Howarda bardzo serdecznie. Ty widziałeś, jakie ty masz slipy. Wyglądasz, jakbyś miał pampersy, Jezu. Nie? No, akurat dzisiaj przeglądałem właśnie jakąś tam stronę i właśnie były jakieś tam pieluchy dla seniorów czy coś takiego. Ja w ogóle chciałam ci tylko powiedzieć, że potrzebujemy dwóch przyjaciół, ale takich sławnych jakichś. Ja nie wiem, skąd no to przyjaźni. Idealnie. I tu chyba Madonna w ogóle jest. Jest, tutaj wszyscy są. Wszyscy fajni są. Co to jakiś Jonathan łazi. Ten chyba z nim miał Jonah. Jakiś... Tutaj masz jakiegoś Jonathana i on siada na jakimś dziwnym kole, co wyskakuje z podłogi, to nie było dla dzieci. My mamy family friendly content przecież, ale a nie, z tą możesz tylko, z nią możesz tylko porozmawiać, znaczy o autografię, ale nie możesz się z nią tak po prostu pozadawać trochę. Bo ty musisz w ogóle znaleźć kogoś, kto jest, że tak powiem, z twojej półki, nie? To ja musimy się naprawdę zniżyć. Naprawdę musimy się zniżyć, ale autograf możesz ją poprosić, Retek, ona ma kiepski ryj. Weź ją zagadaj, może cię polubi. Nie można na nią jakieś zaklęcia rzucić, nie możesz. Bo ja dlatego chciałam to zaklęcie przyjaźni i będziemy chodzić z różdżką i się przyjaźnić z ludźmi na siłę. Wiedziałem, że od razu się posypią komentarze, jakie ty strony przeglądasz, że są na nim pampersy dla seniorów. Ja muszę takie strony przeglądać, bo zatem to była zwykła informacyjna strona, tylko że właśnie była cała napakowana reklamami. No, no, Bigos po prostu planuje przyszłość, nie? Nieprawda! Bigosika kochanką będzie Avril, na to mu zezwolę. Tak, dostałaś tak. Chyba ten autograf, ona się gdzieś poszła. Aha. Pozdrów, o widzisz, no, tutaj możesz, uciśnij dłoń. Temu gościowi, który się nazywa... Walerian. Jakie piękne imię, Walerian. Czyli co, taki Jan, który ma nieustanną masturbację, czy coś? Bigos i jego przyszłościowe inwestycje. Tak. I patrz, i się z nim komplementuj. Jestem twoim największym fanem. Tak mu powiedz, że nie mamy pojęcia, kto to jest. No, a co robisz? Czym się zajmujesz? On cię chyba nie po... Patrz, jest tak zadufany w sobie, że jednak cię polubił troszkę. O, proszę. Seba się pyta, czy od kropli walerianowych można zajść w ciążę. Nie, nie można zajść w ciążę od kropli walerianowych, natomiast polecam kotu coś pokropić kroplami walerianowymi, ewentualnie wypić pół butelki przed spaniem, tylko możecie się już nie obudzić. Czy mnie podziwiasz? Zapytaj go, czy on cię podziwia. Podziwiasz mnie? Ty, stary. Podziwiasz mnie? Stary, widziałeś mnie na YouTubie? Widziałeś? Jest, jak robię quiz o wampirach z młoteczką. Valerian, co mam ciebie? On chyba nawet nie wie, kim ty jesteś. Poproś, o autograf, weź, niech ci podpisze kartkę, pomyśli, że jest sławny i o interesach, o interesach z nim pogadaj, porównajcie sobie, nie? Pewnie jest gwiazdą Afryki. No, no. Mistrz w gonieniu gazeli, czy coś. Sutannie tam szła jakaś taka nimfomanka. To chyba była ta, co jako jedyna cię słuchała. Patrz, teraz jest pełno ludzi, występuj. Występuj, będzie hajs. O, dobrze. A ty nic zaraz, jak to jest zgona zaliczysz bez kitu, najważniejszy występ, nie? W moim życiu. Zaraz będzie taki zgon, że dzięki, ale Bigos, dasz radę, trzymam kciuki. Dasz radę, ten ostatni występ na Frediego Mercurego. Show must go on! Dajesz, Bigos, dajesz! Wiesz, że umrzesz, ale ten ostatni kawałek zaśpiewasz. Ty, patrz, tu jest ten ufol. To się zastanawialiśmy, co to za koleś. Ty, skąd on ma taką maskę? Nie mam pojęcia, może ma tak kiepski ryj, że lepiej wygląda w tym niż w czymkolwiek. A nie, poczekaj, bo ty nie występujesz piosenek, tylko jakieś wiersze recytujesz. Nie będzie show must go on.
Jaka kanapnicka jestem. Pana Tadeusza w ogóle. A jakie głośniki tam po lewej stronie. I chyba nic nie dostałeś w ogóle za ten występ, nie? Ale jakaś energia ci poskoczyła? Czekaj. Ja cię tu ogarnę. No to ja nie występuję barterowo, nie? Tak jak olfaktoria, tak kazała. To się chociaż najedz. Barterowo się nie współpracuje. O, i bardzo dobrze. Patrz, jakie ona występy robi, a ty tam tylko się tam poprzeginałeś na lewo i na prawo. I nawet no nikt ci brawo nie zabił. 13 księgę dajesz Bigosa. Albo o tej bajkę o Adelaidzie, czy jakiej tam było. O Boże, to już wolę Greya przeczytać. Wsią twarz, dobra. Poczytam Greya ten, Nightwishowi. Dobrze, bo on nie umiał. Znaczy, nie śmiejemy się. Nie śmiejemy się z Nightwisha. Nightwish był dzisiaj dla mnie kochany. Kupił mi kebaba na Dzień Kobiet. I ciastko, więc był kochany. Raz w roku jest, więc raz w roku się z niego nie śmiejemy. No dobra, tutaj czekaj, bo tu basuje gdzieś siku zrobić, a się nie da. No gdzie, jak się nie da? Gdzie tu mogę siku? Ej, bo się w pory zlejesz, przypał będzie. To no jedziemy. Tam jest jakiś basen. No to do basenu będziesz siku robił. Kąpiele błotne, jedziesz do domu, patrz, nie masz energii w ogóle, nie? Ale dwa występy dałeś. No a tam dałeś. Po lewej nie było tych? A tam po lewej nie było jakichś kibli? Jakiś budek czy coś? No właśnie nie ma. I w ogóle tu ci mówią, że nikt cię nie chce oglądać, więc musisz ich zmusić do posłuchu. Co to w ogóle ma być? Tak. Przecież każdy chce cię oglądać. I to są Simsy 1. Po prostu przyszedłeś na parcelę publiczną, wykręciłeś dwa koziołki i chce ci się spać. Ty aż napisał, przecież Bigos ma pampersy. W sumie racja. To teraz jeszcze nasz nadworny mag nam przedstawi na zaklęcie na przykład na energię, tak? Żeby Bigos miał energię, żeby tak nie było, że przychodzimy na parcelę i on musi wracać. Tak, moc, energia, adrenalina. Dokładnie tak. Ale ja na poczekaniu super wymyśliłem. Pięknie. Powinieneś pracować w reklamie. Trzeba było zostać raperem. Jednak o reklamie pomyślałam. Nie. Patrz, przewracasz się, ale żeby zachować honor naszej rodziny, to jednak się starasz trwać. Honor naszej rodziny. Dobrze, gdzie ten samochód? O, patrz, ci podstawili, najpierw, nie? Najpierw trzeba go mieć. O, proszę bardzo, wosk, pszczeli, magiczna fasola. Magiczna fasola, lodowe szkło. Wszystko a my mamy. Coś lodowego. Mamy. Mamy nawet więcej coś lodowego, jeśli tak dobrze zastanowić. Na przykład moje zimne sałatę. Serce. Też. Czy ja już się nagrałam w gry? Chyba, że 18, ja już chcę spać. Co ze mną jest nie tak? Już po prostu babcia młocia, nie? Ej, kot nam zaraz się zleje w domu i kurde zdechnie z głodu. O co chodzi z tym kotem? Ja nie ogarniam tej gry. Dobra, to ja wezmę i drugiego krasnala ożywię. Dobrze, ożyw krasnala. I miałam tutaj jeszcze ożywić. Druid pisze, że to nie do ładowarki, tylko do tego drugiego. Co ten kurde jakiś sadaku rzeczy tu 2 lata widziałeś, jak on po schodach zapierdzielał? Wow, no. Ale co on tutaj rzuć? Zaklęcie ożywienie, dajesz. I znowu Kaszko, nam tutaj... podejść pod miskę. To nie ta część Simsów, słuchajcie. Tutaj się nie da kotu nic zrobić. Chyba. No, te koty są niezależne. O, jaki rozkoszny! Całe szczęście nie może zejść. Ja mam nadzieję, że te krasnale, jak są teraz 2 ożywione, to nie zaczną się rozmnażać. Bo ja w ogóle nic nie mogę kliknąć w tą miskę, chyba że w samego kota mogę kliknąć. Będą się grzmocić przy tych nagrobkach, nie w krzakach. Dam mu smakołyk. Żeby nie zemrzył, to chociaż smakołyk dostanie. Lepszy niż szczurce, no wiadomo. Ej, czy on nam sra na dywan? Czy mi się wydaje? Chyba ej, tak. Zesrał nam się na dywan! Kocie! Tak. Ja jeszcze mu smakołyk dałam, nie? No chyba cię pobudziło, że ja to posprzątam.
Mogę mu siatka zaś zrobić. Zbesztaj. Tak, zbesztaj go. A ty... Ale za co ja mam go zbesztać? Czas? Słucham? Kontrolujesz czas, kochanie? Kochanie, kontroluję czas jak najbardziej. Wszystko jest pod... że tak powiem, pod kontrolą. Dobrze. Ten kot, dobra, przynajmniej dostał dwa smakołyki, może nie umrze z głodu, może wpadnie na to, że najwyższa pora zjeść coś z miski. Okej, okay, a ja miałam... Aha, nic się nie zrobimy, bo jeszcze gówniak chce powiedzieć, że w szkole był. To ja poczedina. Super informacja, że w szkole byłeś. Nikogo nie obchodzisz, nie rozumiesz, jak ty się nazywasz. Właśnie, jak to się nazywa? Brajanek kebab drugi, wszystko jasne, nie? Biko, zdaj kotu pampersa. Aż mi się przypomniał ten mem. Agnieszka, czy ja jestem złym rodzicem? Mamo, ale ja mam na imię Zusia. Było tak. Chcemy duchy czy ziemię? Ej, powietrze, bo jak zrobimy... Duchy czy ziemię? Duchy czy ziemię, tak. Zrobimy patronusy powietrza, dlatego że jak zrobię ziemię i mi spali ogródek, to po prostu się wkurzę, nie? No dobrze, no to daj powietrze. Chcę powietrze. Daj powietrze. I podobno... O, patrz, zaczął jeść! Nareszcie, dobra. Już mi tam mówili, że trzeba gdzieś tam klikać na opak w ogóle. Co mi robisz, mnie elektrowstrząsy? Ale weź posprzątaj tą kupę, bo taka plama jest na tym dywanie. Zrób go-go z flamingów. Zrobię! Niech twój ogród stanie się siedzibą świętych ptaków, różowe aniołki. Tak! I patrz, ile mamy go-goła. Ja gówniakowi każę to posprzątać, przecież ja nie będę sprzątać gówna kota. Proszę no, cię. No w sumie racja. Ej, no idealnie te flamingi teraz i grup go-go będzie można zrobić, no wszystko idealnie. Tak, tylko wyciągnę kościldę. Ty sobie ładnie śpisz, ty, on się dalej znowu jest nawalony ten. Mamy dwa nawalone krasnale w ogródku, nie? Ej, to czemu my nie jesteśmy nawaleni? Nie mam dla tego pojęcia, ale tego ja nie mogę wypić, bo tu mogę tylko czytać napis i opróżnij. Opróżnij to wszystko wywali. Ej, ale one się nie będą grzmotać, bo to jest chłopiec i chłopiec. Chyba, ej, u krasnoludów nigdy nic nie wiadomo. Poza tym nie określaj ich tylko i wyłącznie dlatego, że mają brodę. Może czują się kobietą. No dobra. Dobra, ja się ogarnę i idę spać na górę. Skorzystaj, wykąp się. I spać. Brian, daj mi spokój, idź, zajmij się, nie wiem, na przykład umarciem. Co mnie chcesz łaskotać, idź spać. Nie ma łaskotania, nie macaj mnie, ty małeś z boku. Za dużo bielunia, coś w tym jest. Dobrze, hejtuj dzieciaka, hejtuj dzieciaka. Hejt nie istnieje. Tak, właśnie, no. Właśnie, hejt nie istnieje. Właśnie, tak. Muszę kiedyś o tym vloga nagrać, jak te wszystkie inne vlogi, które miałam do nagrania. Wytłumaczyć wam w końcu, że hejt nie istnieje. Ej, ty tego vloga to miałaś jeszcze nagrywać, jak ja jeszcze do technikum chodziłem. Ja patam. Śpij ładnie, bo ci łóżko zabiorę. By był poradnik, jak rzucać w dinozaury kamieniami. I ty, bigosie, przeciwko mnie. I ty? Nie, jestem z tobą. No. No, a Tifa to kiedy nagrasz? Wyjdź. Dobra, moi drodzy, kończymy tego live'a. Ktoś tu się za bardzo rozkręcił. Nie kończymy. O, Motka pięknie pokazała pupę. Wypięłam, ale na pewno sobie zrobimy, słuchajcie, mikroprzerwę. My tutaj się prześpimy, ogarniemy i widzimy się po przerwie. Żegnamy się z YouTubami. Ze mną były czateły. I ze mną był również Bigosik. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama, tak. I odwiedzowywujcie Bigosa u niego na kanale. On ma tam różne mądre rzeczy oraz ma tam różne mądre live'y na Twitchach, także zaglądajcie tak, tam i takie, do niego. Takie mądre publikuje materiały. Bardzo, bardzo same najmądrzejsze. Także my z czatełami widzimy się po przerwie, a wy widzicie się na kolejnej części zapisu. Tak. Pa.